Wjeżdżamy do Sandomierza, 25-tysięcznego miasta położonego malowniczo nad Wisłą, na siedmiu wzgórzach, stąd nazwa Mały Rzym. Historyczne centrum i większość zabudowy znajdują się na lewym brzegu Wisły. Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od starosłowiańskiego imienia Sandomir. Sandomierz jako osada zaistniał na terenie wzgórza zamkowego w X wieku, natomiast od XI wieku już jako gród i siedziba wojewody. W czasach Bolesława Chrobrego miasto było jednym z trzech najważniejszych siedzib Królestwa Polskiego obok Krakowa i Wrocławia, o czym pisał Gal Anonim. Sandomierz leżał na trasie wodnej związanej z handlem zbożem, co przyczyniło się do jego rozwoju. Miasto podupadło podczas wojen szwedzkich, a zabory spowodowały, że stał się miastem pogranicznym między Królestwem Polskim a Galicją. Udajemy się na spacer po najstarszej części tego miasta pełnego zabytków. Takim zabytkiem jest jedna z czterech bram, które niegdyś wchodziły w kompleks murów obronnych Sandomierza. Bramę Opatowską, bo tak nazywa się ta brama, wzniesiono za czasów króla Kazimierza Wielkiego około 1362 roku. W XVI wieku bramę zwieńczono renesansową attyką. Takie attyki miały na celu ochronę dachów przed płonącymi wiechciami i strzałami. Brama była zamykana opuszczaną kratą z okutych żelazem bali dębowych. W przyziemiu znajduje się ostrołukowy przejazd. Na górę prowadzi 130 stopni schodów. Nad ulicą Opatowską przechadza się Flisak z legendy o czworaczkach Flisaka, co Wisłą drewno spławiał. Autorem rzeźby jest Jerzy Jotka Kędziora, częstochowski artysta rzeźbiarz, projektant, malarz i pedagog. Figura przeczy prawom statyki i grawitacji. Kompozycja nawiązuje do obchodzonego roku Wisły. Ulica Opatowska jest najważniejszą ulicą Starego Miasta, łączącą rynek z Bramą Opatowską. To tłumnie przemierzany deptak ze sklepami, galeriami i restauracjami. Wychodzimy na rynek, pośrodku którego wznosi się ratusz pochodzący z drugiej połowy XIV wieku. Z ciemną, ceglaną bryłą ratusza kontrastuje biała wieża z XVII wieku z blaszanym dachem, zwieńczonym orłem z czasów księstwa warszawskiego. Wieża posiada arkadowe wejście do sal parteru. Pierwotna budowla miała kształt wieży, którą rozbudowano w XV wieku, uzyskując plan wydłużonego prostokąta. W XVI wieku nadano ratuszowi renesansowy charakter, dobudowując attykę. Jest ona uważana za jedną z najpiękniejszych renesansowych attyk w Polsce. Na pierwszym piętrze ratusza obradują radni oraz znajduje się sala ślubów. Do północno-wschodniego narożnika przylega potężna przypora, mieszcząca niegdyś latrynę. Na południowej elewacji zwraca uwagę zegar słoneczny, odtworzony w 1958 roku przez Tadeusza Przypkowskiego. Przy południowej ścianie ratusza znajduje się płyta z czarnego granitu, poświęcona członkom ruchu oporu, rozstrzelanym pod tą ścianą 18 listopada 1943 roku przez niemiecki pluton egzekucyjny. Po stronie wschodniej ratusza wznosi się kolumna z figurą Matki Bożej z 1776 roku. Latem pełnią przy niej wartę rycerze, z którymi chętnie fotografują się turyści. Sandomierski rynek jest pochyły, a różnica wysokości dochodzi do 15 metrów. Kamienice wznoszone od XV wieku i przebudowywane w latach późniejszych do dziś zachowały wiele architektonicznych detali świadczących o ich bogatej przeszłości historycznej. Najlepiej zachowaną kamienicą jest kamienica Oleśnickich, przebudowana w XVIII wieku. W 1570 roku w tej kamienicy kalwiniści, luteranie i bracia czescy podpisali tzw. zgodę sandomierską o wzajemnej tolerancji. Zachowały się w niej podcienia, które miały niegdyś wszystkie kamienice na rynku. W
południowym, jedynym zachowanym skrzydle dawnego klasztoru dominikańskiego z połowy XIV wieku mieści się dziś Urząd Miasta. Budynek Urzędu Miasta stoi na trójkątnym placu księcia Józefa Poniatowskiego. Klasztor świętego Jakuba stał na dużym spadku terenu, dlatego od frontu jest to budowla jednopiętrowa o głębokich piwnicach, zaś od strony południowej dwupiętrowa. Za murami znajdował się drugi klasztor dominikański. Oba klasztory łączyła furta dominikańska w murach, zwana uchem igielnym ze względu na kształt. Sandomierski artysta Cezary Łutowicz promuje krzemień pasiasty, kamień optymizmu. Na tle nieba rysuje się wieża Bazyliki Katedralnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ulica Zamkowa łączy rynek Starego Miasta z Zamkiem Królewskim. Odchodząca od niej ulica Mariacka i dalej Katedralna prowadzi do gotyckiego kościoła wzniesionego na wysokiej skarpie wiślanej około 1360 roku. Gdy dochodziliśmy do świątyni, rozdzwoniły się dzwony na wieży stojącej przed katedrą. Tę późnobarokową dzwonnicę wzniesiono w latach 1737-1743. Katedrę wybudowano z fundacji króla Kazimierza Wielkiego w miejscu pierwotnej kolegiaty romańskiej zniszczonej przez Tatarów w XIII wieku i Litwinów w 1349 roku. Barokowa fasada pochodzi z 1670 roku. Ołtarz główny, późnobarokowy, wykonany jest z czarnego, inkrustowanego marmuru. W polu głównym znajduje się obraz przedstawiający narodziny Najświętszej Marii Panny, pędzla Józefa Buchbindera. W prezbiterium znajdują się freski bizantyjsko-ruskie z pierwszej połowy XV wieku, ufundowane przez króla Władysława Jagiełłę. Po bokach stoją późnorenesansowe stalle z około 1640 roku. Wczesnobarokowa ambona pochodzi z 1759 roku. Ufundował ją archidiakon kapituły Jan Ligenza. Przepiękny chór muzyczny mieści organy wykonane przez Andrzeja Nitrowskiego z Gdańska w latach 1694-97. Kaplica Najświętszego Sakramentu została zbudowana około połowy XV wieku. W ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający Ostatnią Wieczerzę. W nawie głównej wisi gotycki krucyfiks z XV wieku. Przy prezbiterium stoi barokowa chrzcielnica typu kielichowatego z połowy XVIII wieku z miedzianą pokrywą. Ściany naw bocznych obudowane są boazerią z obrazami malowanymi w latach 1708-1737 przez Karola de Prévost. Między obrazami stoją konfesjonały z lat 1708-1718. Rzeźby na ołtarzach bocznych wykonał w latach 1770-1773 Maciej Polejowski. Polichromię na sklepieniu odnawiano w 1933 roku, a w nawach w latach 1935-1939. Czas przeznaczony na zwiedzanie okazał się zbyt krótki, aby pokazać wszystko, co jest godne uwagi w tej pięknej świątyni. Z ulicy Mariackiej schodzimy do Zamku Królewskiego.
W tej skarpie wznosi się zamek królewski, zbudowany po najeździe litewskim z roku 1349 przez króla Kazimierza Wielkiego w miejscu dawnej siedziby Henryka Sandomierskiego. Zamek był kilkakrotnie przebudowywany przez kolejnych władców i zmieniał się z gotyckiego na renesansowy. Podczas szwedzkiego potopu wycofujące się wojsko wysadziło zamek, z którego ocalało jedynie skrzydło zachodnie. Narożna wieża, zwana Kurzą Nogą, pochodzi z XV wieku. Nad wejściem od strony dziedzińca umieszczony jest kartusz z renesansowym orłem i monogramem króla Zygmunta I Starego oraz tablica erekcyjna króla z 1520 roku. Łaciński napis głosi: Zygmunt, z łaski Bożej król Polski, wielki wódz Litwy, Rusi i Prus, pan i właściciel. Klasycystyczną elewację zamek zyskał w XIX wieku. Od tego też czasu, aż do 1959 roku, zamek pełnił rolę więzienia. Na dziedzińcu umieszczono makiety zamku w poszczególnych okresach jego historii. Obecnie w odnowionych salach zamku mieści się Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Z zamkowego dziedzińca doskonale widoczna jest odwiedzana przez nas Bazylika Katedralna Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Widać również Wisłę i prawobrzeżną część miasta. Na cyplu z odnogą rzeki znajduje się restauracja i przystań żeglugi śródlądowej oraz przystań wodna Mosiru. Idąc ulicą Krakowską w stronę parkingu, mijamy stary, zabytkowy spichlerz. Na budynku widnieje łaciński napis roku pańskiego 1696. Budynek przeznaczony jest do sprzedaży, ale nowego właściciela czeka spory wydatek, aby przywrócić obiekt do pierwotnego stanu. Jest jeszcze w Sandomierzu kilka obiektów wartych zwiedzenia, ale nas czeka długa droga do Soliny.